śniadanie. Spóźnisz się do szkoły. Krzyknij, powiedz, że nie będziesz siadł, dopóki nie kupią ci nowego roweru, tak jak obiecali miesiąc temu. Spokojnie. Wiesz, wyparły im niespodziewane wydatki. Nie bądź frajer, masz najgorszy rower chyba na całym osiedlu. Walcz o swoje, też mi coś. Niespodziewane wydatki. Obietnice należy spełniać. Nie chcą śniadania! Chcę rower! Tak jak mi obiecaliście! Szkoda czasu na myślenie. Wystarczy spojrzeć w telewizor. Tam to mają super życie. Komura, pierwsza klasa, komp, wypasione ciuchy. No ale w domu jesteś spalony. Musisz działać w terenie. Mam pomysł. Odpędź od siebie te diabelskie pomysły. Przez nie mama się na ciebie pogniewała. Nie teraz, słuchaj. Jesteś młody. Musisz używać życia. Na niebo masz jeszcze czas. Myślę, że najlepiej jak zaczniesz ściągać kasę od małolatów w szkole. Do sklepiku idziesz? Tak. To dałem pieniądze na chipsy i to już. Jutro też się dowiem. A jak się dowiem, gdzie komuś tak kupowałeś, to pożałujesz. Rozumiesz? Uważasz, że jesteś najlepszy, najsilniejszy, że zaimponujesz kolegom? Nic bardziej mylnego. Chcesz im zaimponować? To zacznij starszego. On na przykład tego. Przed takim to lepiej schodzić z drogi. Dlaczego? Boisz się? Jeśli go pokonasz, to ja już nigdy nie będę cię pouczała. I dasz mi wreszcie spokój? Tak. Dobra, przeproszę. Wiesz, lepiej jeszcze jedno wytłumaczyć wszystkim, którym podobało się twoje zachowanie, żeby nie brać z ciebie przykładu. Kto sądzi, że używając długiego sobie krzywdę, stało, żeby szczęśliwy, myli się. Nie czułem się szczęśliwy ani wtedy, gdy wymuszałem na mnie krzykiem jakieś decyzje, ani gdy zabierałem młodszym kolegom pieniądze. Kolejne zwierzęcie mówiłem tylko po to, aby zagłuszyć wyrzuty sumienia. Ale od dziś zmieniam się. Ej, ty chyba grasz w kosza w kolejnej drużynie. Grałem, chcesz dołączyć? Mógłbym przy tym wszystkim? Jasne, w końcu sam powiedziałeś, że się zmieniasz. W wyspocie obowiązują zasady. Gram tylko uczciwie. A tych, którzy mają nagane wyznaczycie uwag, trener wyklucza z drużyny. Ma się rozumieć. Obiecuję od dzisiaj więcej czasu poświęcę mojemu synowi, szkole i jego znajomym. Przecież wszystko zależy od nas. Dzień dobry, witam serdecznie. Obserwujemy trzeci gminny przegląd teatrów profilaktycznych w naszej gminie i w tym roku nasza szkoła jest gospodarzem, dlatego że w edycji poprzedniej, w roku 2022, zostaliśmy laureatami tego przeglądu. Ile teatrów przyjechało do Rudnika? Przyjechały wszystkie szkoły z terenu gminy Międzyrzec Podlaski, czyli mamy 8 drużyn. Szkoła podstawowa w Rudnikach, szkoła podstawowa w Rogoźnicy, szkoła podstawowa w Rzeczycy, w Tuliłowie, w Tłuścu, w Misiach, w Krzewicy. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Jak co roku honorowy patronat nad wydarzeniem objął pan wójt gminy Międzyrzec Podlaski, pan Krzysztof Adamowicz, ale również mamy wspaniałą komisję, wspaniałe jury w osobach pani Marta Cybulska-Demczuk, kierownik referatu oświaty, ale również pani Dorota Świrydziuk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Katarzyna Jaszczuk, przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pani Julianna Oksiutowicz, psycholog i członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jeden pan Bogdan Wawryniuk, członek również Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Taki przegląd to na pewno wspaniała inicjatywa. W tym roku przeglądy odbywają się pod hasłem przemoc rówieśnicza. I tak naprawdę rzeczywiście spotykamy się z tą przemocą rówieśniczą, ale staramy się pokazywać tak, jakie mogą być rozwiązania, żeby przeciwdziałać tej przemocy. Pokazujemy dzisiaj fajne alternatywy, pokazujemy sport, pokazujemy przyjaźnie, pokazujemy pasję, pokazujemy hobby, którym można się tak poświęcić. Pokazujemy, że ta rzeczywiście przyjaźń rówieśnicza jest naprawdę niezmiernie ważna w życiu młodego człowieka. Dlatego też mówię dzisiaj, każda z grup tak pokazuje różne alternatywy na przeciwdziałanie tej przemocy. Że ktoś mnie goni, że rak mi twór. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zasłaniam się. Z
Zawinięty wśród ścienie wokół pod strach rozsycha, zaciśnięte dłonie. Podobno nie tak mam. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Tak mam. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie. Tata architektem. Oboje są bardzo zapracowani. Nie mają w ogóle czasu dla jednego syna. Początkowo Paweł nie sprawiał problemów wychowawczych. Był wzorowym uczniem i synem. Z czasem to się zmieniło. Zaczął dokuczać innym w szkole, zaczął otrzymywać uwagi od nauczycieli, aż wreszcie zaczął być opryskliwy i złośliwy w stosunku do matki. Siema. Paweł, chodź tutaj. Co? Jak ci minął dzień w szkole? Spoko. Ja tak spoko, to może mi pozostał mi tą uwagę dla tego fajnego dzienniku. A co ci tu w ogóle obchodzi? Nie jestem twoją matką, więc mi to obchodzi. A ja tam jedna w to, czy też już. Wiecie, że kurwacy Sikorskiego wystartują w finale wojewódzkim? A to może byś się wreszcie synem zajął, a nie cały czas z tej gazety się ikrzysz. Życia poza tą gazetą nie masz? Czy się interesuje? Nie widzę. Ja sobie pójdę. Nie siadaj, jeszcze nie poczułam. Ale ja tam do widzenia. Zaraz tam tutaj. Tak? Sikorsiu matko świecie. Do odwołania! Paweł bardzo się pogubił w swoim życiu. Zaprzyjaźnił się z osobami, które miały zły wpływ na niego. Nie zauważył nawet, kiedy z miłego i empatycznego chłopca zmienił się w agresywnego kolegę. Obrał sobie słabszą od siebie ofiarę. Nie było dnia, aby nie dokuczał i nie zastraszał swojej koleżanki Mai. Maja natomiast jest wzorową uczennicą klasy ósmej. Jest to cicha i spokojna dziewczyna. Paweł prawie na każdej przerwie dokucza koleżance z klasy. Zabiera zeszyty, przekąski. Czasem nawet zdarzyło się, że popchnął uczennicę. Przewrócił. Dziewczyna czuła się z tym bardzo źle. Nie chciała chodzić do szkoły. Opuściła się w nauce. Zaczęła nawet mieć myśli samobójcze. Była przekonana, że to nie będzie miało końca. Została tak zastraszona, że bała się komukolwiek o tym powiedzieć. Najgorsze było to, że powiększała się liczba osób, które dokuczały dziewczynce. No co panowie, wpiję z niego energetyku? No pewnie. Wiem się. O! A co ty masz? Bo za to będzie uwaga. Który to zrobił? To on. Maju, dostaniesz uwagę. Ale to nie ja. Nie obchodzi mnie to. Wszyscy dostaniecie uwagę. Przejdźmy do lekcji. Wiecie, co to jest przemoc rówieśnicza? Tak, Maja? Tak, wiem. To kiedy ktoś się znęca nad drugą osobą. Wiecie, co wtedy czuje taka osoba? Tak, Maja? Jest mi bardzo przykro i smutno. Czy myślicie, że w naszej szkole jest przemoc rówieśnicza? Nie. Myślę, że pamiętajcie, żeby nikogo nie poniżać. Jeżeli nie lubicie takiej osoby, warto tę osobę szanować. Nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam. Dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę. To wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam. Dość mam przeznaczenia. To zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Zdaje się? Nie, chciałem cię przeprosić, co wiedziałeś i co sobie załeś. Tym razem ile dostanie ten zakład? Nie jest żaden zakład, naprawdę chcę cię przeprosić. Haha, ale śmieszne, nie wierzę ci w ogóle. Ale co mam zrobić, jeśli wreszcie wierzyła? Może wreszcie się zmienić? Nie no, poczekaj, naprawię swoje błędy. Masz ostatnią szansę, pamiętaj, drugiej nie będzie. Tak niewiele potrafię. Ta
Tak, rzeczywiście. Ja bardzo się cieszę, że jest to już trzecia edycja przeglądu teatrów profilaktycznych. W tym roku pod nazwą Przemoc rówieśnicza. Problem ważny, poważny, ale też, jak już zdążyłam zauważyć tutaj w prezentacjach, koniec prezentacji jest zaopatrzony w dobre rozwiązania. Jako Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych staramy się pomagać. Najpierw mierzymy się z problemami, a potem staramy się roztaczać taki wachlarz pomocy, korzystając z pomocy wszelkich specjalistów, zaczynając od psychologa, terapeuty uzależnień, pedagoga, policjanta, pracowników pomocy społecznej, po to, aby każdy problem został rozwiązany. Czy zawsze się to udaje? No pewnie nie, ale staramy się współpracować i pracować tak, żeby czy to, jeżeli chodzi o przemoc rówieśniczą, czy przemoc dorosłych, żeby znaleźć optymalne i dobre rozwiązanie. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że jest więcej. Nowe formy pomocy, przemocy, przepraszam, pojawiają się, chociażby sieć, tak, internet, telefon, uzależnienia tego typu, gdzie tu już jest ciężej wyłapać problem, ciężej dotrzeć do osoby tak, żeby zwróciła się po pomoc. Chyba z babcią nalegać, to kupił sobie nową bluzę. No, szepnęła się babcia. Jak on wygląda z tymi włosami? Boże, Boże, się szkoda na fryzjera. Strasznie go na babę. Piszcie ich taki styl chodzący, wieśnik. Proszę o spokój. Zapiszcie ją tak. Skala mapy to stosunek odległości na mapie do odpowiadającej odległości rzeczywistej. Janek, zapraszam do pracy. Dobrze, Janek, straszna mapie, jak będzie wysunięte do punktu geograficznej Polski. Kują. Kuba, proszę o spokój. Dobrze, Janek, możemy wrócić. Dobrze, czy wszyscy potraficie wskazać na mapie, jak będzie wysunięte do punktu geograficznej Polski? Zapiszcie je w zeszytach, sprawdzę na następny punkt. Janek, wszystko dobrze? Ale frajer. Dlaczego? O tak mi się podoba. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 800 702 222 Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 12 12 12 Dziecięcy telefon
zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Wyobraź sobie, że lubisz widzieć rzecz taką, jaką ona jest. Trzeba się zdjąć okulary swoje, aż wymazi swoje obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę w ciebie, jak siedzisz i płaczesz. Patrzę na tecie, widzę podbite oko, widzę przepaść głęboko. Porozmawiać i zobaczyć, co z tego wyjdzie, a Kamili nic na razie nie powiem. To żmija. I pomyśleć, że jej broniłam, bo wiedziałam, że ma ciężko w domu. Co nie? Chyba tak tego nie zostawisz. Na pewno nie. A co nie możesz zrobić? Pogadasz z nią? Nie będę z tą zdręczynią gadać. Poczekajcie, tutaj też jest coś o was. Pokaż. Że niby ja przesadzę z makijażem, a ja jestem zarozumiała? O, patrzcie, a tu relacja randki z Wojtusiem. Była super, nie mogę się doczekać następnego spotkania. A to mało, pani nienawidzę jej. O, a zobaczcie tutaj. Tata zrobił wczoraj taką awanturę, że nie mogą uspokoić siostry, a brat uciekł do sąsiadki. Nie rozumiem, dlaczego mama na to pozwala. A tu jeszcze lepsze. Tata znowu bije mamę. Wiecie co? Już wiem, jak się na niej zemścić. Bierzcie telefony. A teraz macie to porozsyłać do wszystkich znajomych na Messengerze. Jutro w szkole ma kuczeć na temat tej starczyni. A ty, Marwina, wykorzystasz swój plotkarski talent. Jeszcze ona mnie popamięta. Czy my trochę nie przesadzamy? I kto to mówi? Ale to chyba będzie za mocne. Chcecie jej to podarować? Ona odgrywa chłopaka. Nie, ale możemy wymyślać coś innego. Albo zrobicie to, co wam mówię, albo wy same pożałujecie. Żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy siódma.